Dzień dobry. Możesz mnie dać na głośnik. Poczekaj. Halo? Cześć, Weroniczka. Ona jest... Od pół godziny lokalizuję, tak? Jak napisałaś, za 5 minut mówi to... Tak. To jest niesamowite. Straszne gadyło z niej. Dobra, zacznę od tego, że nie wiem, czy nie będę płakać, bo jestem zszokowana po prostu to, co ona mi pokazuje. Zacznę od tego, że jej świadomość jest przebudzona w 100%, ona nigdy nie została uśpiona tutaj podczas tego życia. I taka była jej prośba, żeby mieć pamięć, więc ona nigdy nie zasnęła. Jest w wielu wymiarach naraz. Tak. Doświadcza wszystkiego. Więc zaraz ci powiem, jak ona mi to pokazuje. Bo to jest coś niesamowitego. Jakby to tylko przekonuje, że jesteśmy wszyscy jednym, a wysoko obudzone wielowymiarowo doświadczają. Po prostu. Ona jest w kilku przestrzeniach naraz. Żeby tak obrazować, bo będzie ta sesja nagrana, doświadcza też jakby w świadomościach kilku osób potrafi być. Przeczytam teraz to, co ona powiedziała. Ja ją czuję jako bardzo, 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 bardzo. Nie wiem, czy kiedykolwiek rozmawiałam z tak wysoką energią. To cały czas. Proszę. Tak, ona się cały czas uśmiecha. Oj. Nie wiem, jak ją żyje. Szkoda, że nie możesz nagrać tego. Kolory, które pokazała mi, jakie ona ma, jej energia. Tam jest turkus, tam jest taki ametyst, jest bardzo dużo światłości. Bym powiedziała, że to jest tak, jakbym pod powiekami miała wyobrażenie wybuchu wszechświata. Właściwie tak bym mogła to powiedzieć. Jak ogląda się, jak powstawał wszechświat i... Właśnie odzywa się. Wow, cześć Weronika. To ja, Marta. To ta Marta, nie ta, co z tobą rozmawia, tylko ten człowiek, co tam teraz może to powiedzieć w ogóle. Jest w środku bardzo mądra i zabawna i jest bardzo śmieszna. Jest taka w ogóle... Ona nie ma zmartwień. Kompletnie. Ona tylko mówi, że niekiedy po prostu doświadcza bólu ciała. I tylko to. Jakby niewygody ciała. Ale... Proszę? To się może zgadzać, jest leżąca. Tak. Jakby tylko to mi pokazuje, bo nie ma zmartwień. Ale zaraz ona będzie opowiadała, dlaczego ona nie ma zmartwień. Nie ma strachu. Oj, jej świadomość nie ma, jakby nie doświadcza jej człowiek tego, a dlatego, że została przykuta do łóżka i jej świadomość została przebudzona. Okej. Teraz ci powiem, co to dla ciebie też miało i będziesz dopytywała jej, bo ja pozwoliłam sobie nie zadawać jej pytań, tylko jak ona zaczęła mi gadać już w łazience. Kiedy ja po prostu załatwiałam się, Weronika, a ona po prostu zaczęła mi tam halo bombardować mnie. Ja mówię, poczekaj chwilę, bo muszę zacząć zapisywać to. To nie zadawałam jej pytań, tylko pozwoliłam jej po prostu dyktować mi. Więc ja teraz będę starała się to odczytać, chociaż to nie będzie proste, bo to jest pismo automatyczne. I potem będziemy już zadawać jej pytania konkretne, jeżeli będziesz miała takowe. Okej. Nie ma mnie jednej. Jestem wielu. Czy to widzisz? Powiesz jej?
pokazuje mi od 5 minut, w czym naprawdę żyje. Porusza się wewnątrz w kilku przestrzeniach, jakby jej ciało było tylko tutaj, a ona potrafi być w kilku naraz. Jest w pięknej krainie, gdzie nadal wysoko, gdzie nadal wszystko jest lekkie. To nie jest na pewno Ziemia, to inna planeta. Bujna roślinność, nie stąd. Pamiętasz też, że sobie wysłałam, co napisałaś? Że jest kosmitką. Tak, a to nie pamiętam. Ale ja zaraz będę mówiła teraz, bo teraz muszę dopowiedzieć. Ta bujna roślinność, ja ją widzę tam jako taką, bym powiedziała, nie umiem tego określić, bo ona jest jakby, dobra, będę to mówiła tak, że pokazuje mi, że jest podobna do człowieka. Jakby wygląda prawie jak człowiek, ale jest jakąś taką jakby wojowniczką. Mogłabym powiedzieć, że jest taką hybrydą, znaczy w sensie, że możliwe, że tam się nie dzielą na mężczyzn i na kobiety, tylko jakby to nie hybryda, tylko jakoś to inaczej się nazywa. Ci wojownicy, ona w ogóle jest takiego, ona pokazuje mi, że ta świadomość i ta dusza, ona jest bardzo wojowna i ona też jest bardzo blisko dla tego zwierząt. Jakby bardzo mocno jest z kotami też związana, to mi pokazuje też, jej świadomość jest w ogóle bardzo mocno związana z nimi. Ona też patrzy ich oczami trochę na ten świat, na ziemię. One przychodzą i też opowiadają jej o tym, jak tam jest, ale ona potrafi wnikać jakby swoją świadomością w ich świadomość i jakby widzieć to, jak one są na dworze. Dosłownie, jakby porusza się. I tam w tej krainie, gdzie ona najczęściej jest, tam, no nie ma takiej cywilizacji jak tutaj. Tam jest, no nie umiem tego nazwać, inaczej jak dżungla. Przepraszam cię, Weronika, jeżeli kogoś obrażam, ale nie umiem tego inaczej. Jakby wydaje mi się, że cała ta planeta jest taką bardzo bujną, tam bardzo blisko, te istoty są bardzo blisko przyrody i bardzo blisko zwierząt. I potem następnie, i jakby tutaj sobie zapisałam, że to nienormalne, ale z tym już nie dyskutuję. Oczywiście, że normalne. Ona wie, co pokazuje mi. I jakby ona mnie zaraz sprowadziła, po co ty tak mówisz, że to nienormalne, skoro ty to wiesz, że możemy być jednym. I ona nagle pokazała mi kolejną jakby świadomość, w której ona jest bardzo często, jakby ona sobie patrzy na to, doświadcza też tego życia, to jest, pokazuje mi chłopca, który ma piaskownicę przed domem. Myślę, że on ma 2-3 lata, mieszka nad morzem, tam doświadcza jego rodziny. Dosłownie pokazuje mi, jak bawi się w tej piaskownicy, jak bawi się z rodzicami. Nie wiem, czy to jest nasze morze. Może to nie być nasze morze polskie, bo oni mają bardzo blisko dom morza, jakby nawet z wyjściem, bym powiedziała, nad morze. I ona dlatego mówi, że ona bardzo lubi w ogóle nad wodę jeździć. Jakby, że ona się cieszy bardzo mocno tym, bo to jest jej cząstka w ogóle. I wszystkie nasze wyjazdy są nad morze. Jedna z tych, które lubi nasze podróże nad morze. W ogóle nie musisz o to pytać chyba teraz. Nie. I poczekaj. Jest tam. Poczekaj. Jest też. Gdzie jej zamknięto, aha. Jest też wszędzie, gdzie jej zwierzęta. One są dla niej, ale też moimi oczami, bo umiem też doświadczać tych, jakby umiem też doświadczać tych widoków, że tutaj przez nie, bo ona sama pokazuje mi, że ona jakby jej wzrok tej Weroniki, tam chyba go nie ma.
w sensie, ona jest niewidoma, tak? Znaczy, bo ona tak mi pokazuje, że ona nie, wiesz co, to jest taki, wiesz, że to jest taki jakby taka światłoczułość tylko. Nie umiem tego inaczej nazwać, jak ona mi pozwala poczuć. Więc ona mówi, że ona widzi waszymi oczami, widzi też twoimi oczami, widzi oczami kotów. I po prostu jej świadomość jest wszędzie. Ona ma 100% energii życiowej. Ona jest w tak ogromnym spokoju w tej swojej świadomości, że ja jestem... Ja nie wiem, jak mam o tym opowiadać, bo to jest dla mnie kosmiczne, to, co teraz mówię. Ja po prostu kłaniam się jej nisko, że ja mogę jakby... Że ona wybrała takie doświadczenie dla siebie, dla ciebie, że ona tego doświadcza i ja mogę po prostu przez nią jakby zobaczyć no siebie, bo wszyscy jesteśmy jednym, więc ale to jak... Dobra, jak ja żałuję, że nie masz drugiego telefonu, żeby ją nagrywać w ogóle. To nic, nagrasz mi potem coś. Jeszcze do was zadzwonię, najwyżej nagramy się na tym. Teraz muszę znowu przeczytać, co ona powiedziała tutaj. Bo ja to po prostu, wiesz, to pismo automatyczne jest tak po prostu, że widzę turkus, widzę fiolet, ametyst, światłość. Ona pokazuje mi siebie w środku. Posłuchaj, ja nie utraciłam siebie prawdziwej. Nie zostałam przykryta zapomnieniem, bo o to poprosiłam. Miałam być i pomagać zrozumieć, że to, co inni mówią, że jest niewykonalne. I ona tutaj kazała mi zapisać, że ona tyle razy słyszała, że ja umrę. Jest możliwe, jeżeli obudzimy w sobie prawdziwą mądrość pierwotnej miłości. Jakby ona pokazuje mi, że ta miłość u ciebie się właśnie jakby przy niej narodziła. Przy opiece. I ja ją słyszę, ona może mnie też słyszeć, jak teraz ty mnie. Ja tylko odczuwam niekiedy dyskomfort z ciała, że boli, że niewygodnie. Ja nie mam pragnień jak inni, bo one nie pojawiły się we mnie, żeby one niosły... Aha, żeby one mogły się pojawić, to musisz pozwolić zawładnąć umysłem i wtedy zatracasz siebie prawdziwego. Tak naprawdę moje życie jest piękniejsze od waszego. Tego, gdzie osądzacie je po namacalnym. Ja nie wiem, czy coś utraciłam jako człowiek, bo nigdy tego nie miałam. Za to mam świadomość. Nigdy jej nie utraciłam i dlatego wiem, co widzę, gdzie jestem, co doświadczam. Mnie tutaj nie ma, lub jestem pełnią i jestem wszędzie. Mogę odczuwać to, co ona, to, co zwierzęta, nawet ciebie mogę. Do mnie tak powiedziała. Aha. Widzę twój podziw do mnie. No, powiedziała mi tak. Ludzie zatracają siebie wobec czego? Nie widzą siebie prawdziwych. Ona jest szczęśliwa, jak ja jestem taka. Ona tego nie rozumie jeszcze, ale jej jedynym momentem, jakie istnieją do zmartwień, jestem ja. Tak miało być, żeby nie czuła więcej ich poza mną. Chodzi o to, że pojawiła się w twoim życiu tak naprawdę
po to, że właściwie ta lekcja jest najlżejszą lekcją. Ona tak dużo zajmuje ci głowy, że nie masz czasu utożsamiać się z zewnętrznymi, innymi boleściami tego świata. Tym samym ty to czujesz i jak teraz jeszcze ją usłyszałaś, właściwie nie masz problemów. Dokładnie, ale z definicją. I to nie jest cierpienie, nie miałaś doświadczać cierpienia, tylko właśnie miałaś, jakby miałaś doświadczać takiej, jakby to powiedzieć, zapatrzenia w jednym punkcie, ona mi tak pokazuje, ona się zgodziła, bo ty nie poszłaś w kierunku, że jesteś ukrzyżowana, tylko to jest taki punkt trochę jakby... No bym powiedziała właśnie, zamartwiania się, ale, ale ona też mi nie pokazuje, żebyś ty jakoś, nie pokazuje mi cierpienia u ciebie. Ja nie wiem, być może jest, ale ona mi go nie pokazuje. Kompletnie, w ogóle. I chodzi o to, że jakby to, że ona się zgodziła jakby odgrywać taką rolę trochę, to tak naprawdę było po to, żebyś ty sobie szybciej właśnie jakby przypomniała, że właściwie innych problemów nie ma, a teraz usłyszysz, że to też nie jest problem. Tak. Tak, bo to nie jest problem. Ja nigdy nawet nie powiedziałam o niej. Broni tak jak mówisz, ja nie... Nie pokazuje mi w ogóle tego, tylko pokazuje mi, że jakby jest, jakby cokolwiek, jakby myślisz, jeżeli jest nawet ciężko, to jest to związane jakby wokół niej, że nie pojawiają się jeszcze jakby inne poboczne dużo, tak jak u niektórych ludzi. A kurczę, no tak, no nie wiem, no nie wiem, nowa praca, albo nie zmienić, jakby rozumiesz, o co jej chodzi, ja wiem, o co jej chodzi. Zresztą ja już sobie tak życie ułożyłam trochę inaczej. Ja bardzo przywartościowałam to życie, wiesz? Nie chcę, żeby to teraz źle zabrzmiało, ale raczej staram się, wiesz, światło wysyłać. My w ogóle dwie jesteśmy takie śmieszki, bardzo. No ona jest w ogóle... To nasza lepiej piosenka, na koniec ją zaśpiewamy. Naprawdę jest moim światłem. Nigdy nie postrzegałam jako... Słuchaj, ona mi od kilka razy już pokazała lody. Nie mam zielonego pojęcia. Są to na pewno lody śmietankowe, ale z polewą czegoś czerwonego. Nie wiem, malina, truskawka. Ja już po prostu nie mam siły, bo po prostu ona mi cały czas to pokazuje. Ja wiem, co to znaczy. Aha, okej. Skarmiona przez sądę. Okej, ale dostaję nieraz do polizania loda. Ja te lody, bo ona tak, wiesz, reaguje na nie tak... Uwielbia! No po prostu, wiesz, ona mnie męczy tutaj od kilku minut, cały czas mi pokazuje po prostu loda. Ja mówię, o co jej chodzi? No wiesz, na początku to puściłam sobie, mówię, no nie wiem, może to ode mnie idzie, bo ja tak nieraz mam, że wiesz, że najpierw muszę to bardzo mocno jakby zdefiniować, że to jest rzeczywiście ten impuls od tej drugiej istoty, no ale już teraz po prostu jak już po raz, nie wiem, dziesiąty już zobaczyłam to, to już mówię, no muszę, a jeszcze czuję jakby w smaku właśnie taką lekką słodycz z kwaskowatością, wiem, że to jest coś polewanego czerwonym, albo to są właśnie malinowo, albo truskawkowe, coś z taką kwasnością, ale ten, no, o Jezu, koniecznie. Dobra, opowiadaj teraz i w razie czego zadawaj jej pytania. Niesamowita jest, kochana. Jezu, dziękuję ci, naprawdę dziękuję, bo to są tak piękne chwile. Sami, po prostu na gości jestem i ona ciągle się śmieje, ciągle. Tak ty opowiadałaś, to jest chyba dżungla. Ona, no ona jest tam taka figofago, powiem, taka bardzo zwierna. Jeszcze mi pokazała też jedną taką przestrzeń, gdzie jest kimś fruwającym.
ale to nie jest zwierzę. To jest pół coś, jakby ja bym powiedziała, że jakaś nimfa albo jakaś taki elf, dosłownie. I ona w ogóle porusza się w tych, i ona w ogóle mi tłumaczy, wiesz, ja jestem w ogóle wszędzie, ja mogę być w ogóle wszędzie, rozumiesz to? I ona cały czas się upewnia, że ja to dobrze rozumiem. I ja mówię, rozumiem. Ja spróbuję, jak mama nie będzie rozumiała, to ja spróbuję jej to wytłumaczyć. Ona mówi, dobrze, bo teraz to trzeba to tak tłumaczyć, żeby to wszyscy zrozumieli, pamiętać. Ja mówię, no dobrze, jest ogromna, jest po prostu ogromna. Nie widziałam jakby, no takiej istoty nie widziałam. Niesamowite, niesamowite. Wiesz, ona na większość pytań moich takich właściwie już odpowiedziała, już jej przekazała. Wiesz, ma być jakąś lekcją, dlaczego urodziła się takiej niepełnosprawności, ja już teraz wszystko wiem. No jakby w ogóle, co jest najlepsze, ona nie zdaje sobie sprawy, że ona jest niepełnosprawna. Jej świadomość, jakby jest w pełnej świadomości jakby siebie, ona w ogóle nie utożsamia się z ciałem. Tak jak ona powiedziała, ona niekiedy odczuwa dyskomfort, albo tak jak mówi teraz, no, tamta, co leży sobie, ona lubi te lody. I to jest też takie piękne właśnie, że ona jakby tłumaczy, ta świadomość, że ona miała lekko, ona miała wręcz lekko, dlatego że w ogóle jako właśnie, że Weronika leży i nie jest świadoma, w sensie nieświadoma, no wiesz o czym ja mówię teraz, że jej ciało jest niepełnosprawne, jakby rozumiem, bo ten umysł, tam umysł, no bym powiedziała, że jakby umysł taki człowieczy, tam działa, nie wiem, może w 30%? Ja nie wiem, jaka to jest choroba, rozumiesz, bo jakby jeszcze na ten temat nie rozmawiałyśmy, ale chodzi mi tylko o to, że ona jakby jej tożsamość nie była skłonna się wytworzyć w tożsamości. Nie wiedziała, co ona traci. Tak. Nie wiedziała, że 2 plus 2 jest 2. 4 czy tam 5. Ktoś kto to nazwał. Wiesz, o co chodzi? Tak. Jakby w ogóle ona się z tym, no właśnie, nie utożsamiła kompletnie. Więc ona za niczym nie tęskni. Ona bierze takie, jakie jest wszystko. Ona się ze wszystkiego cieszy. Jedyne co, to tak jak powiedziałam, co do niej przychodzi, to ona odczuwa po prostu dyskomfort w ciele. Ból na przykład. Albo że jej coś na przykład właśnie mogłoby nie smakować, nie? Czy coś w tym rodzaju, nie? Wynika to z tego, że to jest jakby właśnie to jest najczystsza prawda, że czym bardziej obrastamy w tożsamość człowieka, bo zaraz po urodzeniu to się z nami nie dzieje, tylko dopiero później. Dzieci są prowadzane do przedszkola, do szkoły i w ogóle nam jest coraz trudniej, bo utożsamiają się ze swoimi uczuciami i myślami. Myślimy, że nimi jesteśmy. Ona mi tak pokazuje. Człowiek myśli, że jest myślą i jest emocją. To nieprawda. Nieprawda. To nieprawda, Werciunia. Niesamowite. A ona cię śmieje. My już rozmawiamy pół godziny, ona się ciągle śmieje. Ona ciebie prosi tylko o to, żebyś zaczęła próbować rozmawiać z nią tak, jak ja z nią teraz rozmawiam. Bo jesteś w stanie. To są, ona mówi, to są szybkie impulsy, ty mnie słyszysz. Tylko ty potem dopowiadasz, że tobie, że ty miałaś, o tak, uśmiechnęłaś, jak jej dałam to, pokazałam, no tak, no, moja intuicja, to żadna twoja intuicja, ona tak mi mówi. To powiedz jej, że to nie jest jej intuicja, ona mnie słyszy, tylko dopowiada jej umysł potem. Ja nie odczytuję, tylko słyszę. Słyszysz ją. Tak. Super. Jeszcze ja to wiem, Marta. No, ale, no to jak wiesz, no to po to jeszcze ale? Gdzie? Gdzie tam ale masz? No właśnie. Dokładnie. Nie, no wiesz, ja się teraz śmieję, bo Weronika też się ze mnie śmieje. Powiedz jej, Weronika do mnie, powiedz jej, że ty też tak masz nieraz jeszcze. Ja mówię, no mam. No więc się śmieję i chciałam ci powiedzieć, że zmusiła mnie trochę, żebym się też przyznała, że też nieraz tak mam. Że nawet jak coś, wiesz, słyszę, to... A może jednak nie, a coś.
Tak. Samka wstydnie. Słuchaj, ale jeszcze chciałabym zapytać Saronię, czy ona uzdrawia linię żeńską w moim rodzinie? Tak. A, już mi to powiedziała przed chwilą. Tak, ale krótkie tak tylko. Tak. Aha, ja mam się uzdrawia. Tak, tak. Doskonale. Jakby tam, ona pokazuje mi coś takiego, że jakby zostaje wyczyszczone to w ten sposób, że ta linia żeńska już nie będzie pamiętała tych wszystkich jakby takich bóli związanych w ogóle z kobiecością. Nie rozumiem, o co chodzi. Ja wiem. Okej, okej. A możesz coś więcej powiedzieć? Jakby, jak to jest bardzo mocno takie osobiste, to nie mów do końca, nie? Jakby, bo ja też czuję, o co tam chodzi. A, dobra, nie mów, bo ja dobra, już wiem. Ona już mi pokazała, okej, dobra. Tak. Mhm. Okej. Okay. Mężczyźni, prawda? Mhm. Tak. Dobra, okej. Okay. Już mi pokazała. A to będzie nagrane, więc to... Ja okay. Miałam takie doświadczenie, wiesz, mhm. W ogóle na porody. Mhm. I to same dziewczęta się rodziły. Okej. Okay. Ja też. Mhm. Oj. Dobrze. Mhm, mhm. Tak. Chciałam zapytać Weroniczkę, napisała, czy jest moją nienarodzoną siostrą, ale ja właściwie nie wiem, czy to była siostra. To... Poczekaj. Poczekaj, nic nie mów teraz, dobra? Bo ona próbuje mi coś pokazać. Ale pokazuje mi to, nie mówi, tylko pokazuje, więc ja muszę się skupić. Żebym dobrze odczytała ten obraz. Poczekaj. Kobieta. Z niej wychodzi kobieta. Z niej wychodzi kolejna kobieta. I jeszcze jedna kobieta. Cztery. Ja to tak bardzo odbieram, jakby jedna część na cztery podzielona, albo takie bardzo bliskie jakieś siostry, no nie wiem, duchowe. Tak bym to jakby obok siebie rodzone, albo wiadomo, że wszyscy jesteśmy jednym, ale tak jakby w którymś momencie, w którejś przestrzeni ta jedna cząstka podzieliła się na cztery jakby w wyobrażeniu swoim. Nie umiem tego inaczej nazwać. I nie pokazuje mi jakby dziecka nienarodzonego, tylko pokazała mi ten obraz. Mhm. Wiem, że to jest jakby, że to była inna przestrzeń, jakby inne... Nie wiem nawet, czy życie, czy jakby... Znaczy życie, no oczywiście, że życie, no ale jakby... W takim nienamacalnym bardziej, w takim być może nawet przejściowym. Gdzieś w przestrzeni wysokiej przejściowej, tak bym to nazwała. Okej. Dobrze. Ja nie mogę tego, wiesz, zweryfikować. Nie, ja też tego nie zweryfikuję. Musisz to tylko w jakiś sposób ewentualnie poczuć. To jest tak, że bardzo blisko, jakby ja mogę też powiedzieć, że ja przestrzennie was czuję bardzo blisko. Jakby od razu mogę powiedzieć tylko, że jej energia jest wyżej wibrująca niż twoja, no niż moja, tak samo. Więc, ale te jakości przestrzenne są bardzo podobne do siebie. Jakbym miała powiedzieć, porównać je do waty cukrowej, to one, te waty cukrowe są identyczne w smaku, ale objętością się różnią. Objętość świadomości jakby tej przestrzeni wibrującej Weroniczki jest większa niż twoja, ale w smaku jesteście takie same. Mhm. Czyli ona... Rozumiesz, co ja do ciebie mówię? Ona mi to pokazuje na wacie cukrowej, to jeszcze watę cukrową musisz jej kupić, jej. No, niesamowite. Skąd ta wata cukrowa? Ona czuje, jak ze swojej istoty też? Tak, ale ja też czuję cię, jesteś bardzo blisko. Wyjazdy i spacery, to już wiemy, że nas może idziemy, to już w maju idziemy, za parę dni. A macie fajnie. Ona, wiesz czego, już ci od razu mówię. Dobra, bo teraz mi coś pokazała. Dobra, ja gadam, ogólnie gadam tak, jak ona mi to pokazuje, więc to jest właśnie ta komunikacja telepatyczna, pamiętaj o tym. Ona pokazuje mi, że są jakieś buty, które nie są za bardzo wygodne, które się jej naciska. I ona prosi, żeby po prostu ich albo nie wciskać, założyć jakieś kilka skarpet więcej, albo kupić jakieś szerokie. Takie najlepiej, żeby były na rzepę
i żeby one po prostu były szerokie tutaj w tej jakby tutaj podbiciu. Jejku, po prostu mówi, no po prostu powiedz jej, że one są nie do wytrzymania te. Chyba one są ciemne jakieś, które jej wtykasz. No takie, no. Przepraszam. Butów, dziękuję. Dziękuję bardzo, kochanie. Wczoraj wyprany buty. Zaraz je odstawimy. No, pokazuje, że po prostu lubi w ogóle czuć się luźno. Luźno. Ona chce to ciało mieć luźne. No. Tak będzie. Dresy, bluzy, po prostu, wiesz, w sensie pokazuje mi, że nie lubi, jak się ją, jakby, inaczej, nie to, że nie, jakby jej ciało, o może i tak, jej ciało ma dyskomfort, kiedy jest takie, bo ona w ogóle chce powiedzieć, że jej ciało jest wrażliwe. Takie sensoryczno wrażliwe jest i ona jakby nie lubi żadnego takiego właśnie dotykania, ugniatania, w sensie jakby, jak na przykład punktowo coś ją ugniata, wiesz o co chodzi, nie? Czyli w wodzie super, bo to wszystko tam ocala, ale jak na przykład właśnie coś jest ciasnego, czy takiego dopasowanego, to ona jakby, no nie jej świadomość, tylko właśnie ciało Weroniczki, nie? O, słyszę ją, kochana. Powiedziałaś o butach, bardzo dobrze, że powiedziałaś, no. Wyobrażałam sobie, Marto, tak, że będzie taka przejmująca, taka, wiesz... Ale z nią się nie da. Znaczy, ona jest przejmująca we mnie tam w środku, bo to, co nam pokazała, ale z nią się nie da, bo ona jest bardzo śmieszna, mądra i stanowcza. Jakbym to miała przyrównać, to... mędrzec, ktoś najwyższy, nauczyciel. Jakby... Ona jest nauczycielem. Bez wątpienia. Takim bym powiedziała, ona nawet pokazuje mi, że w pewnej przestrzeni jest, jest przewodnikiem duchowym. Bo jakby widzę to, że nad nią są jakby niższe trochę energie, które w takim zapatrzeniu na nią i ona im coś tłumaczy. Co więcej, ona pokazuje mi, że to jest tak, że oni mogą właśnie mieć, tak jak ona mi to teraz pokazuje, jakby mówisz, wcześniej byś tego nie zrozumiała, do mnie tak mówi też nawet. Wcześniej jakby nie wyciągnęłabyś z takiej sesji nic, nie mogłabyś tego bardziej opowiedzieć, bo byś tego nie zrozumiała. Teraz już to zrozumiesz, ja to rozumiem, bo ona mi pokazuje, że w tej wysokiej przestrzeni, gdzie, gdzie inne istoty jakby próbują zrozumieć, co mogły inaczej na przykład jakby doświadczyć, albo inaczej, nawet nie co mogły inaczej doświadczyć, ona mnie poprawia tutaj teraz, nie co mogły inaczej doświadczyć, tylko co mogły wyciągnąć jakby z doświadczenia, dlaczego one tego nie widziały w ogóle, to ten przewodnik jednocześnie, ta świadomość jego, ona wcale nie zostaje tylko w tej wysokiej przestrzeni, ona może być wszędzie. I na przykład właśnie jakby doświadczać też, tak jak ona, tego życia Weroniki. Okej. Okay. To wcale nie jest oddzielone, ona pokazuje mi. To w ogóle mówi, jakby nawet nie tyle zrozumieć, jak mówi, jak poczujesz to też, to będziesz wiedzieć, że doświadczasz wielowymiarowo. Pokazuje mi kilka tych, wiesz, przestrzeni światów. Aha. Przestrzeni i światów w ogóle, nie? Przestrzeni i światów. Ten chłopiec może być na ziemi, którego ona doświadcza, ale nie sądzę, żeby to była Polska. Bardziej mi to pasuje na jakiś... To jest takie morze, na pewno nie jest ocean. Bardziej bym powiedziała, że to może, nie wiem, czy tam Szkocja, czy coś takiego, czy tam jest takie jakieś morze. Albo no tamte takie tereny, gdzie jest trochę takie jakby fiordy są, takie górki. Górzysto, zielono, Islandia. Ale też latarnia. Proszę? Islandia. A może? Może coś takiego? Bardzo mocno mi ciągnie, wiesz? Może coś takiego, słuchaj. Bardzo możliwe. Aha. Oj, jak ją słyszę. Cały czas.
wokalizuję po prostu dzisiaj. Dobrze, przepraszam, bo ja ci przeszkodziłam po prostu w sensie o tym, bo ty mówiłaś, że myślałaś, że to będzie bardzo poruszające. Tak, że to będzie taka, wiesz, tak trochę nad nami potarga, wiesz, tak. Oczywiście potarga, ale tak bardzo dobrze, no. Są śmieszki po prostu, heheski i... po prostu tego. Bardzo, bardzo. Rozumiem, że jest nam szczęśliwa, lubi naszą przestrzeń. Bardzo. Bardzo. Pokazuje mi teraz mężczyznę, chyba o kogo ty zapytałaś? O tego Grzesia? Tak. Kurczę, w nim jest jakiś lęk. Ona mi tak przynajmniej pokazuje. Mhm. Czy to na pewno jest Grzesiu, czy Leszek? Czy to tata? O, może tata. Jakiś mężczyzna. Charakterystyczny. Nie wiem dlaczego, ale ona mówi, że piłeczka w brzuszku. To już wiesz, o kogo chodzi? Zapytaj jeszcze, czy dłuższe włosy kręcone, bo to może być taka cecha, chociaż ona może nie widzieć. Piłeczka w brzuchu, ja myślę, że to jest, chodzi o brzuch, że ma wypięty. Ja myślę, że to jednak chodzi o tatę, nie o Grzesia. Grzesiu jest pracą i partnerem. Okej, okay. To może o tatę, a tata ma taki brzuszek, taki... Poprosił jeszcze jakąś cechę charakteru. Dobra, poczekaj. Cecha charakterystyczna tego człowieka to chodzenie jak robot. Dobra, to jest taka. Okej. Tak, to ma problemy neurologiczne. Okej. Chodzenie jak robot. I tam jest dużo lęku teraz, w tym czasie. Kłopoty. Nic nie zrobi. Masz tego nie ruszać. Jakby nic. Jakby ewentualnie tylko jakby słowo, że gdyby potrzebował pomocy, to jesteś. I nic. Kompletnie. To są jakby lęki... Tak naprawdę te lęki są związane i one ciągle będą zawsze, jeżeli on nadal będzie... Jakby to też jest hermetycznie zamknięty człowiek. Jak ona mi tak pokazuje, nie? W swoim umyśle, jakby w swoim takim świecie zamkniętym, ale takim ludzkim, wiesz o co chodzi, nie? Ludzki. Doskonale. Jak on... Tak mi pokazuje go po prostu, nie? Dobra, z tego wychodzę. Dobra. Jeszcze zapytanie. Tak? Właśnie. Dobra. Czy ona, czy Weronia jest dostatecznie zaopiekowana, gdy jest u taty właśnie? To jest tak, że on ją kocha. W sensie tego, tą jakby Weronikę. No ona jakby nie można porównać do opieki przy tobie. On się stara, ale ona odczuwa jego lęk. O, może tak. Ona odczuwa jego lęk. O, tak bym powiedziała. No to tak mi też powiedziała kiedyś, tak. No. Dobrze. Tylko, że to od razu mówię, jej świadomości to nic nie robi. Bardzo ci dziękuję za to słowo, za to zdanie. Rozumiesz? Jej świadomości to nic nie, bo ona to mi każe powiedzieć tobie. No. Jakby czuję różnicę jej ciało też, jakby wiesz, głos, Weronika ma jakby jej mózg, który tam pracuje w tych 30 paru procentach. No myślę, że 35 to jest góra, do 40. Tego, co by można jakby u... No i tak nasze mózgi to jest tak w mniejszym procencie pracują, ale ja ci mówię tego, co powinno pracować, to Weroniki mózg pracuje na 35%, dajmy na to, nie? No to jakby to, co ona odbiera, jej mózg też, jakby tego człowieka jej, no to jakby jest różnica, jest różnica taka, że tutaj ta świadomość ma przepływy, nie umiem tego inaczej nazwać, z tobą ma przepływ, ze zwierzętami ma przepływ,
Tamta świadomość, ona jest nadal wysoko i to nic nie robi, ale ona tam jest sama jakby sobie, próbuje tam jakby dostać się do tego, do tej świadomości tego taty, no tam nie bardzo można się dostać, w sensie inaczej, tam świadomość jest uśpiona. Tak. Tam jest bardziej człowiek tylko. Dobrze, zostawiamy. A jak się Benedykta odnajduje tutaj w rodzinie Grzesiem, z Grzegorzem? Jest on śmieszny. Tak. I on w ogóle bardzo mocno, no ona mi tak pokazała, on w ogóle bardzo mocno ciebie kocha i też nieraz robi dużo dla Weroniki, jakby chociaż myśli, że to jest tylko i wyłącznie tak z czystego serca, ale rozśmiesza ją też, żebyś ty się śmiała, żebyś ty wiedziała, że ona i ty jesteście przy nim bezpieczne, o w ten sposób, jakby ona mi tak pokazuje. Ale pięknie, dokładnie. No. Że on jej głupie miny jakieś próbuje robić, żeby nieraz ją rozśmieszyć. Dosłownie jak takiego do małego dziecka wytyka się język albo jakiś no wzeza się robi, to ona jakby świadomość widzi, że to się dzieje. Nie wiem jak to inaczej nazwać. Widzę go tylko jak on się nachyla właśnie nieraz nad łóżkiem albo nad czymś, tak blisko jej twarzy i robi jakieś coś śmiesznego, gada do niej coś. Zwłaszcza kiedy coś robi, jakby zastępuje ciebie, udaje trochę ciebie, o, może tak bym powiedziała, naśladuje ciebie, żeby jej było dobrze. No, tak bym powiedziała, dobra, bo inaczej tego nie umiem nazwać, to co ona pokazuje. Cudownie wszystko bardzo nazywa, cudownie. Wszystko wiemy. Okej. Okay. Powiedz mi, czy ma wreszcie jakieś marzenie tutaj z nami? Ona? Chciałaby być ptakiem, no ale nie wiem, skoczysz z nią ze spadochronu? Autentycznie pokazała mi ptakiem, ale się śmieje z tego ogólnie, jak zwykle, no jest bardzo śmieszna po prostu. Dobrze, Marta, wykraczamy, zapytaj ją, czy lubi tańce ze mną, bo my bardzo to tańczymy razem. Okej. Okay. Naprowadzenie na ptaka, słuchaj. Ale właśnie, ale ona mi tak rozkłada ręce. Ja myślałam, że to jest latanie. Mhm. A, uśmiechnęła się. No może to jest to, bo rozumiem, że ona, ale ona jest co? Ona jest na wózku swoim i... Ja ją trzymam na rękach. Okej. Do muzyki. Rzeczywiście ma rozłożone i wiesz, tak jak się dziecko ma udaje to melodik. No to wiesz, no to może to jest to, co nam pokazuje, no bo też się zdziwiłam, że po prostu wiesz, że ona tak jakby pokazała mi tak jakby ona letała. Na pewno. Okej, okay, poczekaj, może coś przyjdzie jeszcze, poczekaj, bo... Chwila, moment. Lubi też Weroniki mózgu, że tak powiem, wydzielają się wtedy więcej endorfin, bo to mi pokazuje, ale dobra, ty mówiłaś o jakiejś piosence, ale ona mi też pokazuje, jakby ja czuję tak przynajmniej, że są to piosenki jakieś takie typowe, jakie się śpiewa dziecku, takie rymowanki. Jakieś takie są, że one się coś rymują. Ale nie wiem. To są dziecięce? Nie wiem, czy to są dziecięce, znaczy, bo one są rymowane. Bo jak słyszę tak, jak ona próbuje mi to pokazać, bo ja nie... Dobrze, czy są to może jakieś mantry? Wiem, że tam są jakby rymowanki albo tak się coś powtarza. Więc to na pewno lubi. Ja idę tym kawem, ja się domyślam o tym. I to jest codziennie się poprawa? Tak. Okej. Okay. Tak myślałam. Nawet miało to w pytaniu. Miało takie pytanie. Tak. Bardzo się cieszę, bo to jest tutaj trochę jesteśmy podzieleni, wiesz, czy lubi, czy nie lubi tego słuchać.
A kto się dzieli? Ci, co tutaj nas odwiedzają. Aprobują tego, No, to też wiesz, jakby nie uwierzą, że z nią rozmawiałyśmy. To jakby to nie jest ważne. Wspaniale. Martusiu, zapytaj proszę, zaraz pytać, czy ona ma kontakt z moimi rodzicami, ze swoim dzieckiem? Tak. To znaczy tak, znaczy w sensie, że ona wie, w jakich ona, oni... Gdzie oni przebywają? Te ptaki to u ciebie też śpiewają? Tak, bo otworzyłam okno, zapaliłam papierosa teraz. I kaczki jeszcze gadają, ale wiesz co, bo to jest on tak, że ona, dobra, ja ci powiem, jak ona mi pokazuje ich, że oni byli bardzo mocno złączeni. Oni się cały czas trzymają za ręce. Tak. Cały czas są ze sobą, we dwójkę i są cały czas trzymają się za rękę. No ja ich czuję, jakby nie żyli. Nie żyją. Proszę? Nie żyją. Żyją? Nie żyją. Nie żyją. No ja właśnie, ja ich czuję tak, jakby oni nie żyli, jakby byli w jednej przestrzeni. Moi rodzice odeszli przed Weroniki urodzinami, 18. W maju. Weroniczka też jest majowa, moi rodzice w maju i bardzo była z nimi związana, tak? Cały czas widzę ich razem, i widzę ich, i powiem ci szczerze, co widzę. Widzę duży ogród. Duży ogród i oni obydwoje chodzą po tym ogrodzie i doglądają. Trzymając się cały czas za rękę. Cały czas za ręce się trzymają. I ogromny ogród. I tam są i kwiaty, ale są też owoce. Jakieś takie owoce, które jakby może to są, nie wiem, poziomki, truskawki, coś, co się zrywa właśnie z ziemi. Typowo z krzaczka, takiego małego krzaczka. I tylko widzę ten ogród. I cały czas w tym ogrodzie. Tak, bo to było jej życie, wiesz? Aha, okej. Okay. Weroniczka bardzo często u nich przebywała tam właśnie w takiej miejscowości naszej tutaj okolicznej. To było nasze takie miejsce na ziemi, wiesz? Jakby czuję, że się u korzenia. Oj, kocham to! To właśnie tam. To jest nasza ziemia. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że wszystkie koty trzy są bardzo też rozbudowane. Bo ja sobie je, że tak powiem, w tej przestrzeni sprawdzam też. Jeden kot tutaj mi któryś, poczekaj, tylko muszę się zorientować, który to cały czas gada o rybie. Wiem już, który. Ten taki poważny, w sensie poważny, biały. Biały po prostu cały czas mi pokazuje rybę, łeb ryby, no nie? Jeżeli chodzi o szyrkletkę, to ta to na pewno jest łowna, bo cały czas z myszą jakąś jest. Mija jest właśnie z tego ogrodu zabrana. Ona znaczy... Aha, okej. Tak. Okej. Okay. Bardzo ciekawie mnie Mija, bo... A Rudy, to poczekaj, zaraz zobaczymy sobie. A Rudy jest bardzo podobny wnętrzem do Weroniki. Okay. Jest taką małą iskierką, ona jest ogromną iskrą. Weronika, nie obrażam cię, w sensie twojej świadomości, bo chylę czoła, ale jest bardzo taki też wibrujący, bardzo taki wszędzie. Rudy. Dobra, co cię martwi? Nie martwi. A, myślałam, że bo zrozumiałam, że cię martwi coś. Okej, dobra, przepraszam. Jak Mija tutaj, czyli ta sylwetka, bo ona bardzo tutaj tak do Weroniki ciągnie. Lubi, pamiętasz to zdjęcie, które też... Aha, ona była na piersi u niej, tak? Czy gdzieś tam leżała? Przy buzi bardzo często. Przy buzi. Nosa, ona, Weronika zwraca w jej stronę głowę, lubi spać w jej nogach, lubi się w ogóle kłaść na jej łóżku, bardzo często w pokoju na dywanie. No, bym powiedziała, że szyrkletka, jakby w ogóle, jeżeli chodzi o koty, wasze koty, no to wiadomo, że one wyrównują też energię, ale jeżeli chodzi o Weronikę, one żadnej energii nie wyrównują. Szyrkletka pomaga jej jakby energetycznie jej ciału, nie umiem tego inaczej powiedzieć, a przy okazji jakby można by było powiedzieć też, że ona najczęściej jest tym wzrokiem jej. I bym powiedziała tak, że jakby obrazowo to pokazują mi dziewczyny w ten sposób, że
jakby trzecie oko, szyr klepki, czyli to prawdziwe ja i ja Weroniki, czyli ta jej świadomość, ta czysta, rozbudowana, niezapomniana nigdy, przebudzona od zawsze, nieuśpiona. Muszę to powtarzać, bo ona mi każe tak cały czas ci mówić, że życzyłaby każdemu tego, jakby ich dwa, te trzecie oka, ja, łączyły się. Były jeszcze takie większe. Nie czuję w żadnym z nich żadnych chorób. Jakby przynajmniej nie pokazują mi tego, rozumiesz? Koty. Biały też, nie? Laura. No, może być tak, że u niej z brzuszkiem coś na przykład niekiedy może się wydarzać. I to jest ściśle związane już, bym powiedziała, nie wiem ile ona ma lat, ale ona mi pokazuje trochę z metabolizmem, jakby to nazwać inaczej. Coś z tłuszczami. Więc tutaj by, tylko mi brzuch, trochę, jakby niedogodności z brzucha nieraz. Ale ona ma 100% energii życiowej. Może ta ryba jest, że tak powiem, jakimś punktem zaczepienia. Nie wiem, czy ona może nie mieć jakiejś alergii po prostu. Często dostaje puszkę, wiesz, ryb, no kurczę, może, a i właśnie wtedy, no, kubki są takie. Gorsze? To zastanów się nad tym, wiesz, zastanów się nad tym, bo ona mi to pokazała i pokazuje mi tylko brzuch. I ja to bardziej czuję jako właśnie taka, już ci mówię, jako właśnie, u niej zastanowiłabym się, czy bym nie wdrożyła barfa. Okej. Okay. No. Jakby tłuszcze, jakby taka niestrawność tłuszczowa, no nie umiem tego inaczej nazwać, bo jakby ona sama, jakby to nie jest spowodowane wami, w żadnym wypadku. Też nie czuję ich ubezwłasnowolnionych, żadnych. Jakby mogą... To ważne, bo mieszkamy teraz w bloku, a wcześniej był domek, gdzie właśnie mogły wychodzić sobie. Myślałam, że będą może miały, zwłaszcza Mia też, bo chociaż mają przestrzeń taką, wiesz, są dwa duże balkony, ale no, to zawsze jest blok, nie? Znaczy, no wiesz, jakby, no, jakby ona mi zwraca uwagę, że na pewno byłoby im fajniej, gdyby mogły wychodzić, no nie? Ale jakby dla nich to nie jest jakby najważniejsze, o może w ten sposób, akurat u nich. Super. A Filon wybrał wolność? Bo Filon z nami nie mieszka. Ten rudy. Tak. No i on dlatego pewnie jest taki najbardziej podobny do Weroniki. No. On został tam, na tym miejscu. Tak. Okej. Okay. Mhm. Cały czas jest też wysoko. Marto, się zapytaj proszę Weroniczkę jeszcze. Ona już odpowiada. Nie. Pytania, ona już wie. Jak widzi Weroniczka w relacji ze swoim bratem, Szymonem? Czy mają być? Czy są ze sobą? Urodzeni rok po roku, rok i tydzień. Są. Ale ten Szymon, jakby ona czuje bardzo mocno, że no on... on trochę jest też czymś innym niż ty, że jakby trzeba mu dać możliwość doświadczenia życia takiego, jakim on chce na razie doświadczać. W sensie, że to jest tak, że ona na przykład, ona nie chce o tym gadać za bardzo, ale dobra, jakby powie to tobie, ale żebyś tego nie oceniała w żaden sposób. Bo ona pokazuje, że Szymon z jednej strony, jakby inaczej, jego prawdziwa istota ma duże bardzo połączenie z Weroniką, jako brat też ma, ale często kieruje się jakby w tej rozmowie czy w pomocy takim, jakby to nie jest takie bardzo mocno czyste, tylko to jest takie, bym powiedziała, no nie z przymusu, tylko
przynależności. Tam nie ma jeszcze takiego rozpoznania siebie. Tak. Ale no, jest pomiędzy nimi więź. To nie jest tak, że to jest jakby, że ona by go, jakby wiesz, że ona go określa jako zły czy coś tam, tylko po prostu on jest na razie w takim swoim, na takim swoim etapie życia, że on jeszcze na przykład o tym nawet nie wie, jakby z jaką intencją coś wykonuje. Nie wie, co go skłoniło do tego, żeby coś zrobić, albo coś odmówić, albo komuś, albo zgodzić się na coś, że coś zrobi, jakby no tak jakby nie był jeszcze obecny w swoim życiu. Rozumiem. Dobrze. Nie szuka. Dziękuję. I ma coś do, jakby nie rozumiem, o co tutaj chodzi, tylko powiem, jakby pokazuje mi jakby kratki, no ja to bym nazwała jakimiś tabelkami, albo jakby takie schematyczne coś, co ma do czynienia z nim. Jakby w sensie on ma do czynienia. Nie wiem, no, czy to Excel jest, no nie wiem, co to jest. Dobrze. Jakieś tabelki, ale nie wiem, co to jest. Jakieś kwadraty. I się zgadza. Proszę? My wiemy i się zgadza. Aha, okej. Okay. Dobra. No to mów od razu szybciej i głośniej, bo ja się tutaj wysilam, żeby zobaczyć więcej. Okej, okay, dobra. Świetnie wam idzie, dziewczyny. No, dobra. A czym się zajmuje? Właściwie sprzedażą samochodów, ale faktycznie ma takie, wiesz, zestawienia, takie... No właśnie takie, jakby ona widzi tam w nim tak dużo takich tabelek. W sensie, że ktoś musi widocznie przygotowywać jakieś takie, no... Tak. Bo to firma właśnie zajmująca się... Okej, dobra. ...pod klienta i tam różne. Okej, dobra. Dobrze. Ojejku, ja nie mogę się na nią nie napatrzeć po prostu. Ciągle jest A ile ma Weronika teraz lat? 27. Wow. Za 15 dni, 15 maja dnia 27. Wow. To jest majowa panienka. No ona do mnie mówi, widzisz, że żyje? Ja mówię, no. No. A nie dawali mi tyle. Okej. Okay. O, właśnie, to miałam powiedzieć, bo... No, w ogóle właśnie. Było jak było. Jest. I fajnie jest. Właściwie nie powinnam już zadawać tego pytania, bo na pewno takie jest miejsce dla mnie w świecie Weroniczki. Już mnie to znaczy w ogóle... Ja bym odpowiedziała. No jakby mogła, to by cię walnęła pewnie. No. Jakby cały czas tam jesteś, w ogóle nigdy nie odeszłaś i jakby ona mi pokazuje, że nigdy nie było tak, że ciebie nie było, tylko że na samym początku jakby zderzenia z tym, jaka Weronika jest, było w tobie tak bardzo dużo tego człowieka, który w ogóle tylko widział, że się nie dogadasz się z kimś takim, jak ja się z nią będę porozumiewała. Mhm. Jakby nigdy nie było tak, że ona odeszła kiedykolwiek od ciebie. Nie. Zawsze byłaś w niej. Zawsze jesteś z nią w ogóle. Tyle, że twój rozum próbował jakby tłumaczyć tobie, że tak nie jest. O. No właśnie. Inaczej tego nie nazwę. No. Wiesz, ja jestem po studiach medycznych. Okej. Okay. Dziewczyna mówi jedno serce, wiesz, oko i głowa mówi zupełnie co innego, więc... Tylko jesteśmy... serce. Niech tylko serce teraz mówi. Właśnie. Jesteśmy przykładem, że to jest... Mm-hmm. To mnie jednokrotnie podkreślane, że Weronia zadaje, wiesz... Kłam wszystkim takim. Tak ona to powiedziała nawet na samym początku, no nie? Właśnie. Tak. Bardzo tak często jakoś tak coś powiedziała, że bardzo często umierała. Tak, że wszyscy mówili, że tyle razy umrze. Miałam być i pomagać zrozumieć, że to, co inni mówią, że jest niemożliwe. Ona tyle razy słyszała, że ja już umrę. Jest możliwe, jeśli widzimy
w sobie prawdziwą mądrość pierwotnej miłości. Dokładnie. Czy nie czuję się wstrzymana tutaj przez nas, jakoś, wiesz, zakotwiczana naszym... Nie, ona w ogóle nie ma... Bo ona jakby cały czas mówi o tym, że ona nie ma odniesienia. Bo ona nigdy nie była w tym człowieku. W sensie jej tożsamość nigdy nie urosła do rangi tożsamości, jak mają ludzie. Ona nic nie utraciła. Bo ona nie wie, co ona miała utracić. Ona cały czas ma siebie taką piękną. Oj, kochana moja. Jak mnie trzyma za rękę po prostu. Ona pokazuje mi taki obraz, że tak jak gdyby urodził się ptak, który nie mógł latać. Ale on nigdy nie wie, że nie może latać. Że miał latać. I nadal cieszy się, jakby, a jeszcze jak ma całą świadomość tego, że jest wszystkim, to jakby nie ma... Ona mówi, że jeżeli się pojawia, to dyskomfort z ciała. Mhm. Dla Weroniki, nie? Dla Weroniki. Mhm. No. Okej. Okay. No chcę się zapytać proszę, czy chciałaby coś tak... A wiesz, coś nam powiedzieć takiego mi... Tacie właśnie, Grzesiowi, czyli mojemu teraz partnerowi. Ona jakby wszystko powiedziała, ale to jest tak, że daje mi takie poczucie ku temu, żeby jeszcze raz podkreślić, żeby nawet słuchać tej sesji, tego początku, gdzie ona pokazuje, że jej świadomość nigdy nie została uśpiona, bo ona też o to poprosiła, ale miała dużo łatwiej też, żeby potem ona nie uśpiona została, ponieważ właśnie ona mówi, że ona miała dużo łatwiej. Dlatego, że jakby jej ciało zostało położone i jest trochę zależne od tego, co jej da drugi człowiek. Tak. Ale przy okazji jej rozum tego ciała, którego doświadcza, on jest tylko sprawny w iluś tam procentach, i on nie wszystko rozumie, bo gdyby on był całkowicie sprawny i ty byś mu opowiadała, że ty tyle mogłaś zobaczyć, mogłabyś być paletnicą i kimś tam, to ona być może byłaby nieszczęśliwa. Ale ona jest najszczęśliwszym kimś pod słońcem, ponieważ doświadcza życia, takiej miłości, widzi oczami innych, a w środku ma cały czas rozbudowaną siebie. I ona nie definiuje życia myślami, bo ich praktycznie nie ma. Rozumiesz, jej mózg, jakby i ona chce powiedzieć, że mózg bez myśli jest po prostu organizmem bardziej szczęśliwym, bo świadomość ma więcej do powiedzenia, ona jest przebudzona. Nie umiem tego inaczej nazwać. Ona pokazuje, że cierpienie ludzi bierze się tylko i wyłącznie stąd, że my za czymś tęsknimy, za jakimś wyobrażeniem. A my prawdziwie jesteśmy tam w środku i tam to w środku w ogóle tylko mamy patrzeć na to doświadczenie. Dokładnie. Tak mi to pokazuje. Ona coraz głośniej mówi. Coraz próbuje się tak przebić przez swój głos jeszcze, że tutaj ja. Amoniu, ja. Bardzo się cieszę i jestem dumna, wdzięczna, szczęśliwa, że jestem mamą. Takiego cudaczka, takiej kosmiczki właśnie. Tak. No jest ogromna, po prostu naprawdę. Tak. Jest też gotowa na wszystko, pamiętaj o tym, nie? W 100%, energia życiowa 100%. Ona jest gotowa po prostu na wszystko, cokolwiek jej się przyniesie, wiesz. Jakby cokolwiek będzie się przydarzało. Nie pokazuje mi nic takiego, wiesz, jakby niepokojącego w niej, nie? W sensie w jej organizmie. To ważne, bo rzeczywiście jest, mogłoby być różnie, ale cieszę się. Nie, właśnie, ale powiedz mi, jest teraz właśnie, nie wiem, martwisz się, że jakby jest w jakiejś, wiesz, że ma jakieś tam, wiesz... Dobrostanie.
No bo właśnie, bo mówię, że nic mi tutaj, oprócz tego, że niekiedy mówi, że po prostu jest dyskomfort z ciała, no ale to jakby jest zrozumiałe, no bo leży, prawda? Mhm. Więc to tylko jakby, no bardzo, bardziej bym powiedziała właśnie układ mięśniowy, czy tam kostny, że tam nieraz ją coś zaboli, no nie? Ale tak, żeby w środku coś czuć, że coś jest nie w porządku, to nie czuję tutaj nic, nie pokazuje. Przynajmniej ona mi nie pokazuje, o, może w ten sposób. Płuca też w porządku. Też mi nie pokazuje, nie, nie pokazuje, nie. Jakby oddech normalnie, jak ze mną, wiesz, jak ze mną rozmawia, jakby ta świadomość, jak pokazuje przez ciało Weroniki, to nie, to nic tutaj takiego nie czuję, nie. No to cudownie. Aj, pięknie. Nie wiem, o co się mam zapytać, wiesz, tak, to wszystko pięknie tutaj poprowadziłeś się, dziewczyny. No i mówi, że tak, kocham cię. Nie wiem, czy to miałaś jakby w swoich pytaniach, czy nie, ale chciała powiedzieć, że tak, kocham cię, że to, że jej świadomość w ogóle to inaczej by określiła, ale Weronika kocha cię. Pięknie. A czy ja mogę teraz zapytać, ona od urodzenia, prawda? Tak. Tak? Mhm. Jest chyba jednym z bardzo, jeżeli nie jedyną, to nielicznym, jednym z nielicznych osób, które żyją z taką wadą wrodzoną. Urodziła się bez powłok skórnych na brzuchu, wiesz? Okej. Była w śpiączce bardzo długo. Mam właściwie już plana. Tak, tak. Weronika, no, w takiej medycznej śpiączce była. Ona w ogóle później do 3 roku życia potem się okazało, że jeszcze była w takim, wiesz, takim suporze i tak dalej. Mhm. Wiesz, my o nią tak naprawdę walczyliśmy w klinie, przeciwko całemu światu. Wszyscy właśnie mówili bardzo często, to przyjeżdżaliśmy do szpitala ciągle, było, że Weronika, wiesz, odchodzi. Mhm. Ma właściwie tam prosiła. Tak, to no, pokazuje mi, tak. Mhm. A my z taką, wiesz, wiarą silną, że da radę. Wiesz, my jesteśmy z Kaszubki, zawsze mówimy, to jest kaszubski charakter. Mm-hmm. Się nie podda. Kołaczem po głowie, a się nie podda. I mimo, że był, wiesz, strach, płacz, ja w środku czułam, że to, wiesz, my przed nami naprawdę fajne życie razem. No i tak jest. Daje nam radości, bardzo dużo śmiechu, jest naprawdę taką, wiesz... Iskierka dosłownie. Tak, dokładnie. Takim właśnie światem. No i teraz nastąpi właśnie ta piosenka. Światło nosisz je w sobie. Światło. I tańczymy. Nie zgaśnie choćby chciał. Właśnie to jest nasza taka piosenka. Musisz mi nagrać. To jak potem się rozłączymy, to zaśpiewaj i nagraj. Ja was włożę jeszcze do tego nagrania. A jeszcze chciałam zapytać tylko o... Jejku, bo to mi chodzi to pytanie, ale to pewnie... Może to jest właśnie... czy stan medycznie, nie? Medycznie, jak to... jakby stan Weroniki jest określany jako właśnie śpiąca, czy jak to wygląda, czy przebudzona? Że jest z nią kontakt, czy jakby wiesz, o czym ja mówię teraz, nie? Tak, mówimy o medycznym. Tak, mówimy o medycznym, tak. Tak, że już wyszła z śpiączki. Tak, oni... Okej. Okay. Wiesz, my należymy pod domot hospicjum. Mhm. Hospicyjni, wiesz, to ma taki nawet wydźwięk, taki ostatnia prosta, nie? Tak powiem. W ogóle to przyjmujemy, wymazujemy, bo chodzi właściwie głównie o taką, wiesz, opiekę lekarską. Tak. Nie, bo ja też chcę ci powiedzieć, że nawet jeżeli czułam na przykład jakikolwiek dyskomfort, to dyskomfort, a nie ból ciągły. Jakby nie mogę powiedzieć, żeby Dominika miała jakikolwiek ból ciągły w swoim ciele. Weroniczka. Nie ma czegoś takiego. Ona mi pokazuje, że to jest dyskomfort, rozumiesz, że niekiedy jest tak, że ona czuje na przykład bardziej, na przykład pokazuje mi prawy pośladek, na przykład, prawy pośladek, dosłownie, albo że jak na przykład właśnie się ją, wiesz, w jakiś sposób spionizuje czy coś tam,
że wtedy czuje na przykład coś bardziej, ale to jest miejscowo po prostu i ona to jakby wie, że jest to właśnie od tego jakby no nie ruszenia się, no co mam powiedzieć, no inaczej tego nie nazwę. Proszę? Lewy bok, lewe żebro. Może być tak, że to jest zwierciadlane odbicie, nie? Ona mi pokazała na prawym, ale może być tak, że lewe, nie? No, tak. Dobrze. No to już też wiem, w którą stronę tutaj rzeczywiście. No. W którą się poruszać. Mój skarb. No, jeżeli chodzi o oczy, no to jakby tak medycznie, wiesz, fizycznie, no to jakby takie światło czułe, no nie? Jakby... Rozróżnia natężenie, nasycenie światła w danym kolorze, o tak bym powiedziała, nie umiem tego inaczej nazwać, jak ona widzi. Mhm. Okay. A wiesz co, przyszło mi jeszcze teraz do głowy. Czy masz swój ulubiony kolor? Może chciałaby się ubierać do jakiejś, wiesz, to śmieszne takie może, ale może nie. Nie wiem, mi się jawią dwa. Mam przed oczami ogólnie jakby coś soczystego, może to być czerwień albo coś soczystego, róż, nie wiem. I mam też właśnie, nie wiem czy to jest granat, czy to nie jest też jakby fiolet albo coś w takim... Soczyste na pewno, jedno jest soczyste, ale co? No ja bym powiedziała, że to może być czerwień, tylko że widzisz, ona mi nie pokazuje koloru, tylko ja czuję jakby... że ten kolor jest bardziej taki ciepły, ono nie umiem tego inaczej nazwać. Dobrze. No my się w sumie otaczamy takimi kolorami. Kwiatowo, różowo, na pokoju, nawet teraz się rozglądam. Okej. Dobrym, tak mi się wydaje. Urządzając mi pokój, również kierowałam się takim... Wiesz, ja bym dla siebie tak nie zrobiła, ale jakoś tak nie kierowało, że jej to też... No to jej, pewnie tak. No bo mówię, no ja mam takie poczucie takiej soczystości czerwieni, ale to granat też bym tego nie nazwała, tylko bardziej bym poszła w fiolet, bo nie widzę tych kolorów, tylko ona próbuje mi w jakiś sposób jakby... nie umiem tego ci przekazać. Dlaczego ja mówię, że to są takie kolory? Po prostu wiem. Przyjmuję, że tak jest. Trudnie. Czy jeszcze to nasze światło coś tam... Nie słyszę już nic. Jakby, znaczy nie czuję. Ona jest... Czuję ją taką po prostu zadowoloną z tego, że mogła w ogóle porozmawiać. Wiesz, zanim nastąpiła ta rozmowa, my byliśmy ze sobą. W takiej, wiesz, naszej intymnej, powiedziałabym, przestrzeni, w takim prosiłam ją i namawiałam, żeby otworzyła się, żeby była tutaj. To ładnie ją namówiłaś. Tak. Zapewniałam ją, że nawet jeżeli nie będzie chciała, ja z miłością przyjmuję, z akceptacją, że będzie tak, jak ona chce. No ona jakby pokazuje też, że nie ma już odwrotu, że już to, co teraz się dzieje, że nie ma odwrotu i że ona też się urodziła jakby po to, żeby też otwierać. A jeżeli mogę jeszcze zadać pytanie w tym samym jak sformułować, jakby zawód, który wykonuję. Jestem masażystką i fizjoterapeutką. Pracowałam długo z dziećmi. Właśnie nie wiem, jak tutaj jak sformułować to pytanie. Wiesz, ja wychodzę czasami do gabinetu. Ja gabinet mam oczywiście w domu tutaj, ale czy nie przeszkadza i to nie czuję się w tym momencie jakaś taka samotna, jak nie... Nie, w ogóle, w żadnym wypadku. Ona właśnie, jakby wiesz, próbowałam jeszcze podpytać ją, jakby, jak ty to już mówiłaś, czy energetycznie na przykład w jakiś sposób nie zabiera to mamie. I ona pokazała mi, że nie ma czegoś takiego u ciebie, że z ciebie to właśnie jakby napełnia też. Przybliża cię jakby bardziej do siebie. Jakby nie ma czegoś takiego, nie.
odpowiedziała dokładnie na to pytanie, które chciałam zadać. Tak? Okej. Okay. Tak, 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 chodziło mi właśnie o to. Energię? Tak, tak, tutaj jest. Okej. Okay. Zawsze coś przychodzi. Ja daję coś. Mhm. Tak, ale to od nas zależy tylko i wyłącznie. Jakby ona pokazuje, że jakby sama wytwarzasz sobie tą ochronę też i nie, ona nie czuje tego, żeby na razie przynajmniej, żeby coś na tyle ci zabierało, żeby to było w jakiś sposób dla ciebie niszczące pod tym względem, że bardziej byś uciekała w twój umysł, że już jakby ty za dużo tak w umysł już nie uciekasz. Że nie ma u ciebie czegoś takiego. Nawet jak tam chwilę, to zaraz i tak jakby ściąga cię do, no to tak nazwijmy właśnie tak jak w książkach jest, do przestrzeni serca, że jakby od razu cię tam ściąga już. Tak ona mi to pokazuje. Obiecuję, że idziemy na spacer, idziemy na lody. Na lody. Tak. I wyślij mi info tej. Dobrze, kochana, wyślę sobie. Już się widzę, że tak w ogóle się wycisza, wiesz? Już się uspokaja. Już. Tak, bo ona już tutaj w tej mojej też przestrzeni już taka cisza się zrobiła teraz. Mm-hmm. Powiedziała to, co chciała powiedzieć. Ja mogę też ci jeszcze tylko dodać, że taka twoja energia życiowa też jest dosyć duża, bo masz 85-87. Mm-hmm. Ja też mam taką mniej więcej gdzieś pewnie. No mam tam 90, mam ciutkę wyżej. No, ale no ona ma 100%. No jest po prostu tak przebudzona. Jakby nie martw się, bo wiesz, jak ty ją nawet zostawiasz, to ona i tak sobie szybuje gdzieś indziej. Nie zadałam tego pytania. No ja w tym milczę to pytanie jedno o tym, wiesz, puszczaniu i trzymaniu takim tutaj, bo sobie czas to. Ona ci odpowiedziała na to pytanie, bo ona powiedziała, ja ci to powiedziałam już też, ona ma 100% energii życiowej, tym samym jest gotowa na wszystko. Tak, tak. To była odpowiedź na to pytanie. Bardzo się cieszę, kochana, że tak nas przeprowadziłaś. Ja bardzo dziękuję, bo to jest takie po prostu niesamowite, bo to otwiera taką możliwość dla rodziców na przykład właśnie usłyszenia swoich dzieci. Ja mam nadzieję teraz, że ludzie przybliżając się do siebie będą coraz bardziej też świadomi tego, że słyszą je. Że powraca pierwotna, wiesz, pierwotne nasze zdolności, nasze istoty. Tak, taka czysta mądrość, prawda? Tak. A naciskamy cię. Ściskam was mocno i będę czekała też na filmik. Dobrze. No. Dziękuję tak, bardzo. Miłości. Dziękuję, tak. Kochana. Tak. Tu mówi Marta. To była piękna sesja, rozmowa z Weroniką, która żyje. Żyje od 27 lat, ale nie może normalnie się porozumiewać. Więc mam nadzieję, że ona otworzy też drzwi dla rodziców, dla opiekunów takich osób, żeby mogli usłyszeć coś więcej od nich. Chciałabym was również zaprosić na samym końcu już tej rozmowy do odsłuchania tego, co nagrała mama Weroniki kilka dni później po sesji, jej przemyślenia i podziękowania w moim kierunku. Mnie ono bardzo wzruszyło i dotknęło mojego środka. Bardzo wam wszystkim dziękuję za to, że jesteście. Bądźcie w sobie prawdziwych, w swojej obecności. Wasza Marta. Jestem mamą tej cudownej dziewczynki Weroniczki.
dziewczynki niepełnosprawnej, leżącej, niewidzącej, która w swojej cudownej istocie nie ma poczucia bycia niepełnosprawną. Jakie to jest piękne i dla rodzica dziecka z medyczną, głęboką niepełnosprawnością pocieszające i chyba uzdrawiające. Jestem wdzięczna Weronisi za prawdę czystą i piękną. Dziękuję, że chciała z nami porozmawiać i pokazać to, co chciała. Miłość, radość i prawda są ponad wszystko. Ja już nie tylko ją widzę, teraz też ją słyszę. Tak po troszku. Króciutkie, zabawne słowa. Pogłasz, czy jestem szczęśliwa. Dobrze, fajnie, czy chociażby z dzisiaj jestem kulką szczęścia. Dziękuję, że zechciała położyć swoje ciało, zdrawiając nasz ród. Ja to czułam, a teraz to już wiem. Jest naszym nauczycielem i największą lekcją miłości, takiej czystej, bezwarunkowej i bezgranicznej. Tak miało być, żebyśmy spotkały się w tej przestrzeni z Martą, a jej piękna, wrażliwa i obudzona świadomość była naszym łącznikiem. Dziękuję Ci, Martuś. Pięknie prowadziłaś tę rozmowę, wiernie tłumacząc, co Weroniczka chciała pokazać i powiedzieć. My się z Martą nie znamy, nie fizycznie, nie osobowo, a zgadzało nam się wszystko. Jak to powiedział mój partner, empiryczna istota, Marta nie mogła wiedzieć o niektórych rzeczach. Opis bliskich osób, że buty cisną i to te granatowe, że lubi luźne, dresowe rzeczy, jakie kolory lubi. No nie mogłaś tego, Martuś, po prostu wiedzieć. Sesja z Weroniczką dała nam wszystkim ogrom radości i zrozumienie prostych, a najważniejszych rzeczy. Otworzyła, zdawałoby się, zaryglowane drzwi, bo dzieci z głęboką niepełnosprawnością postrzegane są jako uwięzione w swoich ciałach. A okazuje się, że mogą mieć tak wspaniałe, kolorowe i zabawne życie, bo tak chcą. Posłuchajcie, proszę, i śmiejcie się razem z nami, celebrując każdy piękny dzień. I powiem Wam jedno. Lody śmietankowe z polewą malinową są przepyszne. Ona je uwielbia. I ja miałam sobie też o tym przypomnieć. Z miłością Was ściskam. Monika.